Dzień dobry. Plan na ten odcinek jest taki, że wykorzystując to, że jesteśmy u mnie w domu, pokażę Wam, w co bawić się z dziećmi, kiedy w domu stoi pianino. Możecie umieć grać na pianinie i to jest super, grać swojej rodzinie na pianinie, ale ten odcinek jest skonstruowany tak, albo przynajmniej taki jest na niego plan, żebyście nie musieli tego robić, żebyście mogli po prostu mieć tylko takie podstawowe kompetencje naciskania klawiszy i już mogli to wykorzystać ku dobremu, ku zabawie z waszymi dzieciakami. No to Stefik, czy ty wiesz, jakie to są dźwięki niskie? Stefiszek, a może powiedz mi, jakbyś tutaj był panem, to jest pan kominiarz i daj go tutaj, to zróbmy tak, żeby on się wspiął na samą górę tego komina. No to niech idzie. 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 Coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. I nie po drabinie idzie. Coraz wyżej. To teraz Józek, to powiedz w takim razie, gdzie są wysokie dźwięki na tym pianinie? Zagrajcie jakieś wysokie dźwięki. Tak, a gdzie są niskie dźwięki? No to teraz wymyślamy, uwaga, wymyślamy jakieś zwierzę, które chodzi jak najniżej po ziemi. Jakie to może być zwierzę? Niedźwiedź. Niedźwiedź? Nisko chodzi niedźwiedź? Słoń, ciężko chodzi. A słuchajcie, wiecie co ja wymyśliłam? Że jest takie zwierzę, które ma bardzo, bardzo krótkie nóżki i jest spajki. Wiecie jakie? Caterpillar to w ogóle to ma bardzo króciutkie, masz rację. Let's play about caterpillar. And caterpillar will crawl like this. Stefciu, zagrasz na gąsienicę? Okej, okay, a potem co się dzieje? W co się zamienia gąsienica? Motylek! Motyle, a motylek lata wysoko czy nisko? Wysoko. No to idziemy do wysokich dźwięków. I wysoko gramy motyla! Jak lata pięknie! No to słuchajcie, to zróbmy tak, że ja będę grać wysokie albo niskie i wy będziecie albo gąsienicami, albo motylami. To pokażcie mi, jak idzie gąsienica na dywaniku. O, pięknie! A to? To jest o tyle super proste, że może to zagrać każdy, ponieważ ja gram skalę całotonową, czyli pierwsze trzy stąd i trzy stąd. I teraz połączenie tych dźwięków oznacza, że możemy zagrać wtedy graniej, nawet przez całe pianino jest bardzo proste, bo są trzy paluszki, trzy paluszki, trzy paluszki, trzy paluszki. Więc gąsienica nasza szła, tak. Nasza gąsienica też tutaj szła tak właśnie całotonową i się rozprężała. I tak samo tutaj jakieś motylki, to też były te całotonowe. No to uwaga, kolejne zadanie. Jesteśmy samolotami. I co robią samoloty? Samoloty na razie stoją na pasie startowym. Włączamy się. Ale już nie jedziecie. No. Co się teraz dzieje na lotnisku? Przychodzą sprzątający ludzie i wyjmują wszystkie śmieci i odkurzają siedzenia i uzupełniają zapasy. I wiecie, co jeszcze robią?
czyszczą toaletę. No właśnie, to jest ta sama skala całotonowa, czyli to. W bardzo prostym układzie, czyli przez całą klawiaturę sobie jedziemy. I do góry. I tutaj grałam jakieś duperele. Tu akurat sobie grałam na takim pięciodźwięku od D, pięciodźwięk od C i pięciodźwięk od H z podstawą na G, więc... I z powrotem wracamy całotonowo. Bam. No, zrobimy takie zadanie, będzie miało tylko dwie zasady, że możesz grać pojedyncze kropelki, naciśnij pedał tam i pojedyncze kropelki będą jednym paluszkiem tylko. Tu spada. Ćwiczenie na koordynację ręka-oko. Okej, to jest jedna, teraz puść pedał. Druga zasada to będzie, że możesz grać, jak już nakapiesz dużo kropelek, to możesz grać kałuże. Naciśnij pedał znowu. I to kałuże gramy całą rączką taką. Takie mięciutkie kałuże. Józeczku, czekaj, najpierw Steficzek zagra, dobra? Bo nie słyszymy, jakie kałuże gra Stefan, jak gracie razem. Więc Stefan, teraz zagraj nam taki utworek, który będzie chwilę trwał i będzie się składał i z pojedynczych kropelek, i z kałuży. Chodź, Józeczek, a my posłuchamy. Możesz cały czas mieć wciśnięty pedał, bo tam leje się ta woda. Za chwilkę. Piękne, to, ale to była już cała powódź chyba się tam na koniec zrobiła. Tyle było kałuż, co? Żadnego suchego miejsca na chodniku. To jest powódź? To jest powódź. Wielka powódź. Józek, twoje zadanie jest takie, że będziesz my się huśtać na huśtawce. Tutaj jest jedna, w jedną stronę się huśtamy, a tu się huśtamy w drugą. I się huśtamy. No to siadaj i pochuśtaj się trochę. Mami, look at my huśtawka. O, twoja jest wielka. Pięknie. A teraz huśtamy się na małej huśtawce takiej. Może to jest straż pożarna? Jaką straż pożarną. O, to jest chyba policja. To teraz ostatnie zadanie. No to opowiadam wam historię o traktorze, a wy robicie do niej muzyczkę. Pewnego razu traktor obudził się, był piękny poranek, słoneczko wstało, ptaszki śpiewały. I traktor przeciągnął się i ziewnął. Jak Józek ziewa traktor. A już jedzie, już jedzie. No to my zrobimy jak ziewnie. Ziewnął. Mami, we could do it like this. I teraz uwaga, dalej. Traktor pomyślał, tak bardzo mi się nie chce. Chyba muszę napić się kawki.
To jest napicie kawki? O, super, napicie kawki. I od razu poczuł się lepiej. I miał już dużo energii, więc wyjechał w pole bardzo szybko. Stefan. Ale po chwili już się bardzo zmęczył. I siedział tam niedaleko na przykład zając, który jak zobaczył, że traktor się zatrzymał, to wstał i do niego pokicał. Bardzo szybko pokicał. Ja myślałam, że widzicie, można jeszcze tak zrobić. Poczekaj, Józeczku, co to jest za dźwięk w tej bajce? Co to jest? Traktor? Cały czas? Okej. Okay. No i przykicał do niego zając i mówi: traktorze, poczekaj, Józek, źle to robisz, bo ty zużyłeś całą swoją energię i teraz nie masz siły. Musisz rozłożyć te siły. Chodź, ja będę wyznaczał ci tempo, a ty będziesz jechał za mną. No to Józek, jedź za mną rączką, a to jest zając. A ty możesz być traktorem. Jedziemy. I tak pracowali dzielnie cały dzień i traktor już nigdy się nie przemęczał. Koniec! I teraz about stickers! To następnym razem. Jak widzicie, nie trzeba Akademii Muzycznej ukończyć, żeby grać dzieciom na fortepianie, gdyż to po pierwsze jest pianiną, a po drugie no nie trzeba mieć prawie żadnych skilli. Oczywiście, jeżeli chcecie je szlifować, to bardzo dobrze, ale takie podstawowe rzeczy też wystarczą, żeby w dziecku rozwijać tą wyobraźnię i to takie poczucie, że to jest coś, co potrafię, to jest coś, co jest mi bliskie i nie ma przed tym żadnej bariery, bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, bo dzieci chcą i potrafią i okres sensytywny na muzykę to jest ten czas, w którym one myślą, że to może być dla nich naturalne. Tylko wystarczy nasza zachęta i właśnie potwierdzenie tego, że tak, możesz i to jest fajne. Więc zachęcam.